10 razy dłuższą tradycję od Tour de Ski ma turniej czterech skoczni. Dla kibiców to klasyka, impreza, bez której trudno wyobrazić sobie przełom starego i nowego roku. W piątek rozpocznie się po raz 60. Organizatorzy zadbali o wyjątkowe atrakcje. 60 lat tradycji warto uczcić czymś wyjątkowym. Ten, kto pójdzie w ślady Svena Hanawalda i po raz drugi w historii turnieju wygra 4 konkursy, zgarnie premię, jakiej w tych zawodach jeszcze nie było. Ponad 3,5 miliona złotych. Jeżeli zawodnik zamiast myśleć o swoim wyniku, będzie myślał właśnie o tych pieniądzach, to wtedy najprawdopodobniej one mu po prostu zaszkodzą. Kto ma największe szanse na super premię? Ktoś z koalicji Austriaków. Loitzl, Koffler, Morgenstern i Schlierenzauer. W ostatnich 3 latach wygrali 9 z 12 konkursów. Faworytami są zawsze ci najwięksi skoczkowie, czyli ci, którzy już coś osiągnęli w sporcie. Chociaż warto przypomnieć, 2001 rok to był ten nagły wybuch Adama Małysza, zwycięstwo i później, mimo tylu sukcesów, do tego nie wrócił, nie powtórzył. Ale może teraz Kamil Stoch, kto wie, to byłaby piękna nowa karta w polskich skokach. Nie będę obiecywał, że jadę tam po prostu wygrać ten turniej, bo nie uważam się za takiego murowanego faworyta. Może to i lepiej. Skoczkowie, którzy dominowali w sezonie, nie zawsze wygrywali turniej. Najlepszy zawodnik Pucharu Świata sprzed 11 i 12 lat, Martin Schmidt. W czasach swojej świetności 4 skocznie kończył na odpowiednio 3. i 4. miejscu. Początek telewizyjnego serialu z turniejem w piątek w Jedynce od 16.20. 1 stycznia tradycyjny konkurs noworoczny w GAPA, niedziela 13.45.